Dzień dobry, idziemy na śniadanie, zobaczymy jak wygląda hotelowe śniadanie. 7 pobudka, przynajmniej dla mnie. Krosanciki! Ej, może być angielskie śniadanie. Wszystko jest! Mam szocika imbirowego, taki, no nie wiem, taki był, taki wzięłam, no to co, smacznego! Jakie słoneczko mamy, piękna pogoda, nie jest jeszcze tak zimno, jest po 9:00, my mamy przed 11:00, tam chyba 10:45 autobus, ale właśnie jeszcze zanim to idziemy się chwilę tutaj przejść, już zostawiłyśmy, karty w hotelu zostawiłyśmy już, także idziemy teraz na mały spacerek jeszcze, może tutaj nad wodę gdzieś. A potem przyjdziemy tutaj w zasadzie, bo tutaj będziemy odjeżdżać, bo zaraz naprzeciwko dosłownie tego dworca miałyśmy hotel. Bardzo fajnie, bardzo wygodnie, pyszne śniadanie, pyszne rzeczy, naprawdę bardzo polecam, jakbyście byli szukali hotelu, to ten Torn, było gdzieś na przebitkach, mogę go podlinkować, też na dole. No, idziemy. Jeszcze może uda nam się kupić cynamonki, bo te wczoraj po prostu były wybitne. Najlepsze cynamonki, jakie jadłam. Po prostu przepyszne. O tym też wam już mówiłam wczoraj, także zobaczymy, co tam jeszcze. Chociaż pieniądze wydane wczoraj, więc już tak nie nastawiamy się na zakupy. Tym bardziej, że nie wiemy, czy sklepy będą też tutaj pootwierane, bo nawet wczoraj o 10:00 już nie wszystkie też były otwarte, więc tutaj nie wiem, jak otwierają. To nawet na niektórych drzwiach nie ma, wiecie, informacji, w jakich godzinach są otwarte. No dobra, to jeszcze poranek w Sztokholmie, a potem się zbieramy i jedziemy. Jesteśmy już w budynku dworca głównego, bardzo ładny jest ten budynek i idziemy do gate'u 5, tam czekać powinien nasz autobus i jedziemy już na lotnisko, także powoli żegnamy Sztokholm, pięknie było, oby tak częściej, ale przed nami jeszcze podróż, także wiecie, na lotnisku jeszcze się będę odzywać, piękna pogoda, jest naprawdę słoneczko świeci, super wypad, także idziemy szukać naszego busa, żeby zdążyć, żeby, wiecie, wszystko załatwić, a potem
Zobaczymy co na lotnisku. Jeszcze może się uda, nie kupiłam cynamonki, ale może jeszcze na lotnisku się uda. Bardzo sprawna podróż autobusem i jesteśmy już na lotnisku. No bo jest takie malutkie w ogóle, wiecie, tutaj 4 loty dzisiaj są. Proszę, także nasz do Warszawy też jest. No. Przepraszam, 3. Na Majorkę jeszcze można i do Alicante. Proszę bardzo. Słuchajcie, jeszcze od razu wam powiem, bo jestem pod wrażeniem. Droga tutaj, przepiękne widoki, ale to jaka tu jest jesień, to jak tu jest pięknie, kolorowo, te drzewa. Jeszcze słoneczko dzisiaj świeciło, no po prostu wygląda to tak cudownie, że no jedna z najładniejszych, najpiękniejszych jesieni, jakie widziałam w różnych miejscach. Naprawdę cudownie. Witam już z domu. Przyjechałam, troszkę się ogarnęłam, zrobiłam sobie herbatę, ale właśnie jeszcze się parzy, także coś ciepłego. I przychodzę tutaj jeszcze na szybko, póki jeszcze jest widno. Mam nadzieję, że co nieco widać. I tak troszeczkę podsumuję może ten wyjazd, chociaż i pokażę wam co przywiozłam, ale nie ma za dużo jakoś pewnie do podsumowywania. Słuchajcie, generalnie wyjazd super się udał.
wiecie, zaczynając od tego, że praktycznie w ogóle nie miałyśmy planu na to, co konkretnie chcemy zobaczyć. Znaczy, każda z nas coś tam znalazła mniej więcej, co chcemy, więc w te miejsca sobie poszłyśmy, ale nie tak, że konkretna wycieczka, wiecie, że stąd, tu, tam, a to tutaj kursuje, a to coś tam. No niestety, nie miałam czasu tego sprawdzić i to był chyba pierwszy raz, kiedy pojechałam tak zupełnie nieprzygotowana, tak zupełnie bez planu, bez kupionych biletów nawet, także... Pomimo to, słuchajcie, udało nam się super i myślę, że naprawdę byłyśmy w wielu miejscach, super spędziłyśmy czas, jeszcze właśnie na wieczór zrobiłyśmy sobie też spacer i jeszcze trafiłyśmy na taką starówkę, na taki rynek właśnie na tej dzielnicy, na tej wysepce Gamla, więc naprawdę myślę, że nie mamy na co narzekać, było super, popróbowałyśmy tam kilku rzeczy. I ogólnie bardzo fajny czas, wiecie, bo to myślę, że też jest bardzo fajne miasto po to, żeby tak pojechać i tak bez pośpiechu po prostu sobie pochodzić i spędzić tam czas, wiecie, tak trochę chłonąć ten klimat miasta, który dla mnie jest takim miastem bardziej spokojnym, chociaż właśnie jak w piątek wracałyśmy już do hotelu, było około godziny 22, trochę przed, trochę po, już nie pamiętam jak tam, w każdym razie zastanawiałyśmy się, dlaczego tych ludzi nagle tyle, co prawda piątek wieczór to może dlatego, ale ci ludzie wyglądali jakby wychodzili, nie wiem, z pracy, bo mieli teczki na przykład z komputerami, jakieś, wiecie, torby z siłowni, jakby nie byli wcale odstrojeni jak na imprezę, tylko normalnie jakby z pracy wyszli, słuchajcie, więc jeżeli ktoś z Was mieszka może w Sztokholmie, albo pracujecie tam, bo słuchajcie, jakiś czas temu w ogóle właśnie mówię koledze, hej, lecę na właśnie wyjazd taki krótki do Sztokholmu właśnie, bo są super bilety i super opcja właśnie godzinowa, a on mówi, że bardzo dużo ludzi właśnie lata, ale od poniedziałku do piątku właśnie do pracy tam, więc te najdroższe loty mówi, że są od poniedziałku do piątku, a na weekend są najtańsze, więc to mnie też tak zaskoczyło i pomyślałam, ciekawe, natomiast będąc tam, nie wiem, kto lata w sumie codziennie do pracy, nie wiem. W sumie muszę z nim chyba bardziej pogadać, bo codziennie to byłoby na pewno też męczące. Jednak wiecie, trzeba być wcześniej na lotnisku, trzeba przejść odprawę, trzeba poczekać, więc nie wiem, z 8-godzinnego dnia pracy robiłby się, nie wiem, 10-12-godzinny, w zależności od tego, wiecie, jak szybko to sprawnie by szło, więc dajcie znać, jeśli coś wiecie na ten temat, albo jeśli na przykład tam mieszkacie, albo jeździcie regularnie, to jest myślę ciekawe. Bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiło miasto, właśnie dlatego, że było tak spokojnie, była piękna pogoda, nie było za zimno, tutaj przyjechałam, mam wrażenie, że zimno, słuchajcie, muszę właśnie herbatę sobie zrobić taką rozgrzewającą, bo teraz czuję, że mi zimno jest. Wiatr taki chłodny, taki wiecie, nieprzyjemny, niby słońce świeci, ale tak nieprzyjemnie, więc takie mam wrażenia i mówię, fajne miasto, żeby tak się poszwendać trochę, pochodzić sobie taki i popatrzeć. I mówię, fajnie, bo nie było tak tłoczno, ja nie wiem, może też nie byłyśmy w jakichś takich miejscach, może nie zwiedzałyśmy jakichś miejsc, gdzie na przykład są ludzie, prawda, że jakieś tam, nie wiem, muzea, czy ten pałac, który jest, tam nie wchodziłyśmy, a może tam już byłoby, może, nie wiem, ale... Mimo wszystko i tak nam się bardzo podobało i super spędziłyśmy ten czas właśnie, mówię, cynamonki najlepsze jakie jadłam. Nie wiem, czy to jest kwestia tego miejsca, bo niestety nie udało mi się kupić, słuchajcie, ani po drodze, a na lotnisku to już w ogóle, to lotnisko jest tak malutkie. Tam jest chyba 6 bramek tylko, jak się, doliczyłam się 6, nie wiem czy jest tam więcej, naprawdę maleńkie, więc tam są tylko, wiecie, restauracyjki, jakiś tam jeden sklep z rzeczami, restauracyjki, w sensie chyba jedna restauracja duża, tylko jakoś tak podzielona na różne kuchnie, ale to nawet nie wiem. Także niestety nie udało się, więc w mojej pamięci zawsze będzie to, że w Sztokholmie najlepsze cynamonki. I nie wiem, na ile jest to prawdą, że wszędzie wszystkie dobre. Czy nam się tak trafiło, że tamte były wybitne po prostu, cieplutkie. Znaczy tak troszeczkę, nie że gorące, nie że wyjęte prosto z pieca, ale takie właśnie delikatnie ciepłe. To ciasto było takie puchate i takie jakby drożdżowe, ale nie takie suche i nie było to też w ogóle za słodkie, no po prostu była wybitna, najlepsza i będę bardzo miło to wspominać jako jedna z takich top rzeczy właśnie do zrobienia w Sztokholmie albo do zjedzenia, do spróbowania. Także słuchajcie, myślę, że najlepszą rekomendacją też jest to, że w międzyczasie koleżanka, w sensie jak już wracałyśmy, już jechałyśmy sobie busem, znaczy tym autobusem do centrum, bo on jedzie godzinę 15 chyba dokładnie. I właśnie mówi, ej, są jeszcze jakieś inne takie loty, właśnie takie krótkie, takie szybkie. Ja mówię, no pewnie, że są, ja mówię, jakbyś tylko chciała. I słuchajcie, znalazłam i ona, a tam? Ja mówię, tam, tam,
też są, nie? Ale mówię, jak tam, to ja bym wolała gdzie indziej jechać. Ona, no dobra, no i pokazała, ona mówi, ale pokaż, ale a czemu tam chcesz jechać? Pokazuje jej zdjęcie, a ona mówi, a dobra, no dobra, no to po prostu trzeba to zorganizować, to po prostu trzeba kupić te bilety. Jakby, wiecie, ja się śmieję z niej, mówię, ty się 3 minuty temu dowiedziałaś, że takie miejsce w ogóle istnieje? Ale pierwsze co ona mówi właśnie, że no dobra, no to trzeba po prostu zorganizować, kupić bilety. Więc myślę, że to jest najlepsze zakończenie jakby tego wyjazdu, że możemy sobie, albo że mogę planować kolejny taki nasz wypad. Super się to udało, naprawdę. No ja jestem przeszczęśliwa, bo super spędziłam czas. Co więcej, jest sobota popołudnie, więc ja de facto jeszcze, wiecie, prawie że cały weekend mam dla siebie i to mnie mega cieszy, bo jeszcze wiem, że jutro będę mogła sobie odpocząć. Co prawda wydaje mi się, że tak będę chciała odpocząć i trochę mniej chodzić, bo bardzo bolą mnie nogi, ale nie jakby no od chodzenia, tylko że tak bardziej jakby w pachwinach, a nie że mięśnie, nie że coś, tylko właśnie tak w pachwinach jakby trochę za dużo. Albo może jestem po prostu nierozciągnięta i dlatego stąd te bóle, natomiast myślę, że chwilę trzeba będzie tak odpocząć jednak, żeby przestało boleć, a potem będzie można sobie planować i myśleć. Także słuchajcie, pokażę Wam, co przywiozłam z tego dosyć krótkiego wypadu, ale tam trochę pochodziłyśmy sobie po sklepach, popatrzyłyśmy, co jest. Pokażę, albo pokażę, powiem Wam, czego nie przywiozłam. No i przechodzimy może tym samym do rzeczy. Same tutaj takie fajne, powiem Wam, mam. Może zacznę od pocztówek i takich. Bo zdecydowałam się na zakładkę. Oczywiście, staram się przywozić zakładki sobie z różnych miejsc, także ta jest bardzo ładna, bardzo fajna. Piękne te domki takie. Właśnie z jednej strony dużo właśnie tam takich dużych budynków, mam wrażenie. Naćkane to w ogóle, a jeszcze jak się patrzy z perspektywy, to tak fajnie, bo na przykład na... Zależy gdzie się jest, ale jest tam też taki teren, może nie górzysty, ale taki, że w górę i w dół się chodzi. Że na przykład widać czasami, jak gdzieś się stoi na dole w takiej dolince, jak właśnie w górę to wszystko tak rośnie i te budynki są takie jakby jeden na drugim i to bardzo ładnie wygląda. Wziąłam też taką, bo w ogóle zobaczcie, tu jest już choinka i ja tak pomyślałam, że wiecie co, jeżeli ktoś był albo mieszka tam, tak jak mówię, dajcie znać, czy przypadkiem w okresie świątecznym Sztokholm nie wygląda przepięknie i nie jest bardzo ładnie, nie wiem, przystrojone światełkami, a może jakaś piękna choinka stoi, a może coś. I tak mi się bardzo skojarzył właśnie z takim czasem świątecznym, więc wziąłam sobie też tą pocztówkę. Wzięłam też taką, bo ona myślę bardzo oddaje właśnie jak ten Sztokholm, jaka tam jest architektura. I też słuchajcie, dopiero na tym zdjęciu zorientowałyśmy się, że tutaj są właśnie takie domki. I że to są te domki z tych wszystkich magnesów, które moja koleżanka właśnie tam widziała. I z tych wszystkich motywów właśnie gdzieś tam, jak się jakieś domki pojawiały, że to nie były te nad wodą, takie... No, tam szłyśmy wzdłuż kanału i tam po drugiej stronie widać było takie fajne, różnokolorowe też domki. Natomiast to nie były tamte, to były te na rynku. Na rynek trafiłyśmy wieczorem, co też miało piękny klimat. Te uliczki tam takie wąskie, takie zakręcające. No naprawdę super, bo powiem Wam, ja chciałam powiedzieć, nie jestem zmęczona. Jestem mega zmęczona, bo ja po prostu byłam niewyspana, niedospana każdego dnia. No bo dzisiaj, jak budzik zadzwonił, to miałam taką myśl, że za szybko minęło to 7 godzin, po prostu to jest niemożliwe, żeby już. I to było takie, to trzeba wstać i się szykować. Sorry, włosy mi się elektryzują, więc tak czuję, że chcę je zabierać, jak mi tutaj właśnie latają po twarzy. Zaraz je zwiążę w ogóle, ale czy nie mam tu jakiejś gumki, dobra, ale nie mogę się za bardzo ruszać, bo wtedy się jeszcze bardziej elektryzują. Także, co ja tutaj mówiłam? Pocztówki kupiłam. Mhm. Słuchajcie, kupiłam coś pięknego. A, to muszę doczytać, dlaczego to, co to, skąd to. Bo bardzo dużo jest tam takich właśnie motywów i albo takich koników stojących, od takich maleńkich po takie duże w ogóle. I wzięłam, słuchajcie, bombkę na choinkę. To będzie, o ile ubiorę w tym roku choinkę, to będzie tegoroczna bombka po prostu ze Szwecji, ze Sztokholmu. Mhm. Było bardzo dużo różnych tych koników, ale ten mi się jednak spodobał najbardziej. Pomyślałam, że pięknie będzie na choince wyglądał. I jest taką piękną pamiątką. I właśnie już prawie ten okres świąteczny, wiecie, jesień. W ogóle jaka tam jest piękna jesień. Słuchajcie, jak będziecie wybierać, dajcie znać, jak jest zimą, bo może jest jeszcze pięknie. Wiecie, ja kocham zimę, więc jak jest śnieg, to myślę, że tam jest w ogóle przecudownie. Natomiast jesień, słuchajcie, ja wiem, że w Polsce jest przepiękna i ja uwielbiam. Natomiast tam coś niesamowitego. Te drzewa, wszystkie takie kolorowe,
i w mieście, jak gdzieś tam się patrzyło, i właśnie ten dojazd do miasta z lotniska, te tereny, bo tam jest tak bardzo dużo lasów właśnie, dużo tych terenów zielonych, to tak widać było, jak to pięknie, no po prostu taka piękna jesień, że słuchajcie, ja dawno czegoś takiego nie widziałam, no jestem pod wrażeniem, jestem oczarowana i myślę, że no cudownie, ten moment akurat, no tak nam się udało, bo ta pogoda była przecudowna. Tak się śmiałam, że po prostu ja myślałam autentycznie, że tylko w Polsce jest piękna, złota polska jesień. A teraz widzę, że w Szwecji również. Także ja Wam bardzo polecam w tym okresie pojechać, jeśli rozważacie czy coś. Dobra, teraz słuchajcie, z duperelków kupiłam w ogóle pomadkę z tej, w ogóle z firmy Momin. Taka akurat. Bo ona była Marigold i Honey. I sprawdziłam, że Marigold to jest nagietek, więc stwierdziłam, no, więc nagietkową uznałam, że super będzie przetestować Organic Lip Balm. Pięknie i ona ma takie tekturowe opakowanie i jest w ogóle po prostu z serii z muminkami, więc wzięłam, bo tam bardzo dużo muminków również, słuchajcie. Tak jak byłam w Helsinkach, to wiadomo, że tam dużo muminków, ale gdzie to było? Chyba w Tallinie? W Tallinie też ich było bardzo dużo. I tak właśnie nawet jak chodziłam tam wtedy z koleżanką, którą tam poznałam, zastanawiałyśmy się, dlaczego oni bardziej nie bazują na czymś, co jest bardziej ich, niż na przykład fińskie, i tak promują właśnie inne rzeczy i nawet te muminki, a nie coś swojego na przykład bardziej. No ale widzę, że w Sztokholmie też ich było bardzo dużo, więc może to jest taki wspólny może. I dlatego można spotkać bardzo dużo sklepów, bardzo dużo rzeczy z muminkami, też właśnie w Sztokholmie było. Dobrze. O, kolejna rzecz to jest też coś jeszcze, słuchajcie, kosmetycznego. Nie wiem, czy wy kojarzycie taki sklep Lyko, bo to jest sklep, który ja widziałam w internecie, gdzieś tam wyświetla mi się czasem i ma całkiem dobre ceny różnych produktów, takich bardziej wysokopółkowych. No i ja tam, wiecie, wiele razy gdzieś tam się interesowałam i tak myślę, kurczę, kuszące, naprawdę kuszące, bo te ceny są naprawdę dużo niższe. Natomiast co się okazało, w centrum Sztokholmu jest sklep Lyko. W ogóle to, jak on wygląda fajnie, to jest jak... Trochę mi się kojarzy, jakby wiecie, z takim centrum handlowym starodawnym, jak to kiedyś były na przykład w filmach amerykańskich, że takie stoiska i tam właśnie każda firma, wiecie, swoje stoisko, te szafy takie piękne i w ogóle mega tam w ogóle różowo, tak kolorowo, intensywnie, więc i te rzeczy poukładane też tak właśnie bardzo przyjemnie, że tak, no miło, jakaś taka duża przestrzeń tam jest, że nie czujesz takiego ścisku właśnie. No i w każdym razie weszłam do tego sklepu, popatrzyłam i przypadkiem trafiłam na coś takiego, co się nazywa Pamper Me Lip Oil Infused with Argan Oil. I jak zobaczyłam, jak on pachnie, to stwierdziłam, dobra, biorę, po prostu przetestuję sobie, to będzie jedna z, wiecie, z moich pamiątek przywiezionych ze Sztokholmu. Tak wygląda i naprawdę... No pachnie przepięknie, troszeczkę mentolowo, a troszeczkę czymś jeszcze, a troszeczkę jakby wanilią, no po prostu przepięknie. Także ja go będę sobie testować i zobaczymy. Pierwsza moja rzecz z Lyko, tam w ogóle było bardzo dużo by Lyko właśnie, czyli tak jakby chyba, nie wiem, takie tego sklepu produkty, taka marka, nie wiem, Made in Italy w ogóle to jest, proszę. Nawet nie wiem, co to jest... Właśnie ta marka Lyko i ten sklep cały, skąd to w ogóle jest? Czy ewentualnie są jeszcze miejsca, gdzie są też sklepy? Na przykład właśnie tej sieciówki już, czy nie wiem? Bo ja byłam w szoku, że zobaczyłam właśnie sklep, ale nie wiem, czy to jest właśnie szwedzki pomysł, szwedzka strona i dlatego jest tam taki sklep flagowy na przykład. Jeden, czy jeszcze są też w innych miejscach, to jeśli wiecie, dajcie znać. Dużo tutaj informacji. Jeżeli ktoś wie coś, ten to się dzielimy, mam wrażenie, bo tak, dużo mam pytań po tym wyjeździe. No i słuchajcie, jest kubek ze Starbucksa, natomiast jest tylko jeden, dlatego że Sweden... Ach, tutaj jeszcze... A, mam tutaj jeszcze jedną rzecz, dobrze. Co prawda on jest bardzo piękny i ja nawet jak wcześniej myślałam, jadąc tam, mówię, kurczę, ta Szwecja piękny ma ten kubek. W sensie wydaje mi się, że nawet ładniejszy troszeczkę niż Sztokholm. O, tutaj tak, a tutaj proszę, o, domki się dzieje i tak pięknie. I w ogóle jest taki intensywny, ma te kolory, ale takie radosne i takie przyjemne bardzo. Podoba mi się ten kubek, naprawdę. Jak wcześniej widziałam właśnie, jaki Szwecja ma, to mówię, jeden z takich fajniejszych. Natomiast teraz po wyjeździe...
Nie do końca pamiętam, jak ten Sztokholm wygląda. Pamiętam, że jest jasny i właśnie, że jest taki moim zdaniem bardzo radosny, bo tam jest chyba dużo żółtego, dużo pomarańczowego. Taki jasny jest ten kubek. I teraz, jak widziałam Sztokholm jeszcze właśnie w tym okresie takim jesiennym, myślę, że bardzo dobrze są te kolory oddane. Ja nie wiem, może tam trzeba wrócić jeszcze kiedyś i to miasto albo te okolice będą inaczej wyglądały, znaczy na pewno będą wyglądały inaczej, ale może, nie wiem, jak tam jest, jak tam wygląda lato na przykład. No, bardzo mnie to ciekawi w tym momencie, bo ja też za dużo o Szwecji tak naprawdę nie wiem, o Sztokholmie też się jakoś za bardzo nie interesowałam, to nie to, że oglądałam jakieś, nawet nie wiem, jak tam się mieszka, jakby no nic, prawda? Więc jest to dla mnie takie duże zaskoczenie i ten kubek właśnie, który tak pamiętam, że on jest taki, wydaje mi się, jasny i radosny i ma dużo właśnie żółtego i pomarańczowego, myślę, że chyba bardzo dobrze pasuje do tego miasta, albo do tego, co ja widziałam, albo przynajmniej do tego okresu teraz, kiedy ja tam byłam. No więc bardzo szkoda, słuchajcie, nie ma w żadnym. Powiedzieli, że będą w okolicach grudnia dopiero, no więc bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, to chyba jest pierwsza taka sytuacja, kiedy pojechałam i gdzieś tego kubka faktycznie nie ma i nie mogłam go kupić. Nie przypominam sobie żadnej innej, ale nie wiem. Może coś było, no nie wiem, nie pamiętam, wydaje mi się, że nie. Dlatego no jest mi troszeczkę przykro, przyznam szczerze, bo tak mówię, no nie wiem, czy ja jeszcze kiedyś będę jechać do Sztokholmu, no ale no trudno, mam przynajmniej ten. Jakby ktoś z Was był i miałby ochotę, nie wiem, albo bywał tam w miarę regularnie i macie ochotę kupić mi, ja oczywiście zapłacę i moglibyście mi przesłać, to ja bardzo chętnie w sumie, jakby tylko się pojawił, no bo mówię, bo jest bardzo ładny i super w ogóle na pewno wyjazd i super pamiątka też po takim babskim wyjeździe. Ale słuchajcie, to nie wszystko, dlatego że skoro się okazało, że nie ma, to mówię, a no dobra, no to trudno. Ale podobały mi się inne. Znaczy w ogóle już pomijam fakt, że podobały mi się kubki z muminkami, ale stwierdziłam, że no nie mogę aż tyle. I słuchajcie, wzięłam ten, który mi się spodobał w ogóle na początku, jak tak chodziłyśmy. Ale nic nie kupowałam tak jakby na początku, bo nie wiedziałam właśnie, jak to będzie. I wzięłam taki. To też jest Sztokholm, taki czerwono-szary bardziej. I są te domki, i tu tak pięknie mosty, i rowery, i tu to. I tak pięknie to wygląda, mam wrażenie. Naprawdę, jest trochę taki jakby narysowany, a trochę taki właśnie bardzo ładny. Bardzo mi się spodobał. No i przez to, że nie było tak naprawdę w Starbucksie, to stwierdziłam, że ten sobie mogę kupić. I to jest idealna dla mnie, słuchajcie, wielkość kubka właśnie na kawę, więc pomyślałam, nic straconego, bo ja takie mniejsze kubki, powiedzmy w okolicach chyba do 200 ml po prostu, używam właśnie do kawy, także wziąłam sobie taki. I jednak ze Sztokholmu mam, a będzie taki bardziej... Oczywiście w każdym kubku można pić wszystko, nie? To nie jest tak. Tylko ja po prostu w tych dużych, w tych Starbucksowych piję herbatę najczęściej, bo ja lubię dużą herbatę po prostu. Jak sobie zrobię, to już raz a dobrze, nie? Ziółka jakieś czy coś. A w takich mniejszych to właśnie bardzo lubię kawę pić. Co prawda tutaj nie mam napisanego właśnie pojemności. Niestety, ale... Ale jest taki właśnie dla mnie, na herbatę też oczywiście, tylko taką mniejszą, ale na kawę spokojnie będzie. Piękny jest, bardzo mi się też podoba. Ale powiem Wam, że już na sam koniec w sklepie, w którym tam na początku nic nie było, był taki niebiesko-szary. A wiecie, że ja uwielbiam niebieski i ten pięknie, ale z drugiej strony ten czerwono-szary właśnie gdzieś mnie przyciągnął. Ja go zobaczyłam od razu, jak szłyśmy gdzieś. I zwróciłam na niego uwagę i tak pomyślałam, bardzo ładne, ale nie mogę aż tak dużo kubków mieć, prawda? No to jednak mogę. Jednak może tak miało być. I słuchajcie, jeszcze ostatnia rzecz, którą przywiozłam, to jest też taki domek. Poczekajcie, może oderwę jeszcze to. O, taki domek ceramiczny. Dużo ich tam też było. On jest taki... niepiękny i taki malutki. Były też większe troszkę. I się zastanawiałam, bo ja już mam taki domek, mam w ogóle taki biały, który kupiłam tak po prostu. On jest też jakiejś firmy z jakiejś serii. Ale nie pamiętam teraz. Taki ładny, biały. Można tam włożyć świeczkę. Mam domek, który kupiłam w Alzacji na pewno. I on jest właśnie już też taki, ale ma zdejmowany daszek. Tam też można włożyć świeczkę i w ogóle.
I te też były takie większe i pomyślałam, może taki większy do kompletu, ale pomyślałam, nie. Ja lubię w ogóle, wiecie co, takie małe rzeczy, takie małe domki czy małe coś i ustawiać sobie na półce z książkami. I ja już mam kilka takich rzeczy, bo mam tak, dziadka do orzechów z Niemiec, mam... nie pamiętam, kurczę, jak się nazywają te zwierzątka z Meksyku. Te zwierzątka, które po śmierci się opiekują chyba właśnie, że wiecie, no, te kolorowe zwierzątka takie, które są połączeniem czasami dwóch, trzech zwierzątek. Mam domek z Finlandii, taki malutki też. I pomyślałam, że to będzie tak cudownie wyglądało, jak taki malutki domek gdzieś tam, wiecie, sobie postawię właśnie tutaj na regale z książkami. I to już wszystko. To już wszystko, bateria niestety mi mryga, więc prawdopodobnie zaraz się wyłączy, ja muszę właśnie podładować trochę. No i co, słuchajcie, uciekam na razie, nie wiem, czy się jeszcze dzisiaj będę odzywać. Bardzo mnie cieszy to, że właśnie jeszcze jest wieczór, jeszcze właśnie jutro i mogę odpoczywać, bo też za dużo nie chcę chodzić przez to, że mnie właśnie noga jedna boli bardziej, więc zobaczymy, ale wiecie... Świadomość tego, że mam taki luz, że trochę muszę tam, wiecie, zobaczyć, co się dzieje, wiecie, przy kompie trochę posiedzieć, ale książkę sobie poczytać, coś sobie włączyć do oglądania, no po prostu taki relaksik. I mówię, nie, że zaraz już po tym pędzie takim, który miałam przed wyjazdem, wyjazd i teraz od razu do pracy jeszcze mogę sobie odpocząć, więc uwielbiam po prostu takie wypady i takie momenty, że to miło tam być, ale miło też wrócić i zająć się innymi sprawami, także... Ja już się cieszę na dzisiejszy wieczór, idę sobie właśnie wypić ciepłą herbatkę i wiecie, książka to tamto i będzie pięknie. Także jakby co, to się jeszcze będę odzywać, a jak nie, to widzimy się jutro pewnie. Także kończę, bo tak jak mówię, zaraz się pewnie samo wyłączy, także to na razie tyle. I jeszcze na szybciutko dosłownie, druga rzecz, której nie przywiozłam, a jadąc tam mi się przypomniało, że faktycznie... Ja miałam plan, słuchajcie, w tym roku, żeby sobie kupić na urodziny torebkę. Jest torebka, która bardzo mi się spodobała i kilka miesięcy, tak wiecie, myślałam, chodziłam koło niej, tak jakby ja wiedziałam, że ja chcę i że byłam zdecydowana i kolor i wszystko, a potem pomyślałam, o może, nie wiem, a może będę gdzieś na miejscu, gdzie będzie sklep, to będę mogła sobie kupić. No i jadąc właśnie teraz do Sztokholmu, przypomniało mi się, hej, tam może być ten sklep właśnie tej firmy. No i jest sklep, natomiast nie było torebki, były wyprzedaże, więc nic nie było w sklepie praktycznie. No i nie przywiozłam torebki, więc to jest druga rzecz, o której pomyślałam, że pojadę i przywiozę sobie coś super i właśnie taki prezent urodzinowy, ale nie. Także nie wiem, może ja tam jeszcze kiedyś wrócę po prostu, a może nie, miałam nie mieć i w sumie okej, bo mam dużo innych, więc tak miało być. No, nie wiem, zobaczymy. Nigdy nie wiadomo po prostu, co tam jeszcze się trafi. Dobra, teraz już uciekam naprawdę.